Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym informacyjnym odcinku z Pokémon GO. Pół roku za nami, także mamy kolejne wydarzenie, proszę państwa, Community Day. Tym razem, jak widzicie, naprawdę dosyć mocne. Zaskoczyło nas Niantic tutaj naprawdę bardzo dobrym Pokémonem, a mianowicie Axew. Zaraz sobie oczywiście omówimy wszystkie nadchodzące bonusy podczas tego wydarzenia, co tam będzie się działo i tak dalej. Także przechodzimy, moi drodzy, do tego, co na stronie Pokémon GO Live Niantic dla nas przygotowało. Oczywiście stronę zamieszczam standardowo w opisie. Macie tam zarówno informacje po polsku, wszystko co tam będzie się działo podczas tego wydarzenia, no to tam będzie zamieszczone. Nie tylko oczywiście odnośnie Community Day'a, ale również innych nadchodzących wydarzeń, eventów i innych tego typu imprez, które Niantic dla nas organizuje, czy to właśnie w samej grze, czy to też jeśli chodzi o te eventy na żywo. Przechodzimy do bonusów. No oczywiście, moi drodzy, teraz z informacjami, jak widzicie, mamy tu piękną przygotowaną grafikę na ten właśnie evencik. Swoją drogą opublikowane zostało to 31 maja, ja nagrywam już to w czerwcu, ciepłym, jakże bardzo czerwcu. Przechodzimy, moi drodzy, tutaj do opisywania tych informacji, bonusów i tak dalej. No na samym starcie mamy oczywiście samą datę wydarzenia. Będzie to oczywiście 10 czerwca 2023 roku. Także już sprawdzę dla was, będzie to dokładnie sobota nadchodząca od godziny 14 do godziny 17. Tak jak widzicie, będzie się oczywiście pojawiał Axew na dziko. Jeśli mamy oczywiście szczęście, możemy spotkać go w wersji shiny. Jeśli chodzi o atak wyróżniony podczas tego wydarzenia, będzie to Breaking Swipe, atak typu smoczego. Jeśli chcecie tutaj sobie zobaczyć, to pojedynki trenerów, 50 mocy i gwarancja obniżenia ataku przeciwnika, czyli dodatkowy tutaj atut tego. Jimmy Ride 35 mocy, także tak się tutaj to prezentuje. Oczywiście będziemy go mogli zdobyć, ewoluując Axew w ostatnią formę, czyli w Haxorusa. Jeśli chodzi tutaj o story, no to będziemy mieli oczywiście za $1 standardowo, tak jak tutaj jest napisane, dodatkową historię w ramach tego właśnie wydarzenia, moi drodzy. Także 3 złote tam warto sobie odpuścić, nie wiem, jakiegoś batona może czy coś, a zakupić sobie. Co prawda jakieś świetne przedmioty z tego może nie wypadają, no ale myślę, że warto sobie to zakupić i jakieś tam dodatkowe rzeczy pozdobywać. Jeśli chodzi o bonusy, moi drodzy, podczas tego wydarzenia, potrójny exp za łapanie Pokemona, 2 razy większa szansa na poziomie 31 i wyższym na otrzymanie Candy XL za złapanie Pokemona. Incense oraz lury będą trwały po 3 godziny, także standardowo wykonanie będzie możliwe jednej dodatkowej wymiany specjalnej. Tym razem będą to 3 wymiany dziennie, bo oczywiście tutaj jest drobna zmiana, która nadeszła do nas wraz z nowym sezonem w Pokémon GO. No i teraz dziennie możemy robić aż 2 special trade'y, z tego co pamiętam. No a z racji tego oczywiście eventu będą to aż 3, także jeśli macie jakieś zostawione lucky trade'y wiecie, ze znajomymi gwarantowane, to polecam właśnie podczas tego wydarzenia sobie wykonać. Oprócz tego podwójne candy za złapanie Pokemona, moi drodzy, tak jak mówiłem o lurach już. Dodatkowo oczywiście mamy dodatkowe snapshoty po prostu jak robimy zdjęcie Badiemu. Jest to przydatne oczywiście, żeby zdobyć sobie jeszcze więcej Axew, w tym możliwość zdobycia oczywiście Axew w shiny wersji. No i oczywiście do medalu to jest to fajne. No i oprócz tego wymiany będą kosztować 50% mniej Stardustu. Tak jak tutaj widzicie, te z gwiazdkami będą trwać od godziny 14 do 22, czyli te tutaj z trade'ami na dole. Te dwa bonusy będą trwać od 14 do 22, pozostałe od 14 do 17. Standardowy oczywiście zabieg na Niantiku tutaj, moi drodzy, o którym wspominam za każdym razem, czyli 4-gwiazdkowe rajdy, tym razem na Fracture. No i oczywiście jak zbijemy sobie taki rajdzik, to dookoła gymu będzie oczywiście odpalony taki lurek, z którego będzie wypadał Axew. 300 metrów właśnie wokół gymu, pół godzinki. Jeśli chodzi o te rajdy, no to polecam sobie zgarnąć jakichś tam znajomych, bo raczej będzie to dosyć ciężkie do wykonania samemu. Te 4-gwiazdkowe rajdy raczej do solowania są ciężkie. No i one będą trwały od 17 do 22, moi drodzy, także jeszcze dosyć sporo czasu będziecie mieli na te rajdy i na dodatkową możliwość łapania sobie po prostu tych
Axiom. Jeśli chodzi o naklejeczki, no to standardowo oczywiście pojawią się one w sklepie tematyczne związane właśnie z tym wydarzeniem. No i oczywiście tutaj już coś, co przedstawiałem w ostatnim odcinku, nowa funkcja tutaj na Pokémon Go Live. Jeśli szukacie jakichś specjalnych sobie miejscówek do grania właśnie z różnymi innymi trenerami, no to tutaj macie pokazane, jak to się prezentuje. Widzę, że tutaj już zostało to trochę usprawnione i trochę więcej tych lokacji, przynajmniej w Warszawie, gdzie ja mieszkam, się znajduje. Mamy tutaj chociażby, tak jak wam pokażę, Park Romana Kozłowskiego, tutaj mamy oczywiście Zieleniec, tutaj Park Szczęśliwicki, no jest trochę tych oczywiście tutaj miejscówek, także wpiszcie sobie tutaj swoje miasto, zobaczcie, czy jakieś miejscówki może nie doszły nowe. Ja na przykład w tym placu Lelewela sobie grałem parę razy i w Parku Brudnowskim również grałem. Także no, są to naprawdę fajne miejscówki, nie tylko ze względu na to, że oczywiście można się tam spotkać ze znajomymi i grać z nimi, ale również właśnie fajne pod względem pokestopów, czy ilości zaludnienia po prostu, jeśli chodzi o Pokémony, zagęszczenia, o, bardziej tak. Także polecam wam sobie to sprawdzić, zawsze to jest coś nowego. Jeśli chodzi o ten oczywiście eventik, moi drodzy, to byłoby tyle. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę całkiem solidny event i póki co, jak minęło te pół roku, prawdopodobnie jest to najlepszy Community Day jak do tej pory. Zobaczymy oczywiście, czym Niantic nas zaskoczy w drugim półroczu tego roku. A tymczasem ja z wami się żegnam, zapraszam oczywiście do socjali, które macie w opisie. Dziękuję bardzo za obecność tutaj i za oglądanie. Zostawcie coś po sobie, jeśli macie ochotę, jakiś komentarz, właśnie czy wam się to podoba, czy nie. Subkę, jeśli oczywiście chcecie dalej oglądać te moje materiały z Pokémon Go oraz z innych gierek. I tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!